naturalnie meblościanka. Meblościanka, jeszcze raz meblościanka. Totalnie mam nadzieję, że nie. Więc co będzie w 2040 roku? Bardzo chętnie skorzystam z podróży w czasie. To wygląda jak moje bloki na Tarchominie. Myśmy się wprowadzali do takiego bloku, a naokoło to było błoto, hałdy, ziemi. Z punktu widzenia inżynierskiego to był koszmar. Ale powiem tak, życie tam nie było szare, takie jak tu, na tym obrazku. Tam naprawdę było fajnie. Te dzieci wszystkie żyły w grupie. W obliczu absolutnej patodeweloperki widzę, jak to były wspaniałe założenia urbanistyczne. Wszyscy się znali. Przedszkole i szkoła podstawowa i to był ich sklep. No i tak, wszystko było. I siłownia osiedlowa. Wszystko działo się na zewnątrz. Piłka, trzepak. My raczej zamiast na trzepaku to albo spotykaliśmy się właśnie pod tak zwanym klubem, albo biegaliśmy po prostu po tamtych lasach, które były w okolicy. Jak się nie chciało wejść na czwarte piętro do kolegi albo do koleżanki, to się krzyczało, nie? Robert! To też ciekawe jest takie, że można było pomylić piętra w bloku i znaleźć się w mieszkaniu identycznie umeblowanym, co też się ludziom zdarzało. Książeczka PKO. Jakiegoś rodzaju książeczki. Mi się kojarzy z książeczkami jakimiś mieszkaniowymi. Wszyscy zbieraliśmy na mieszkanie. Wyciągnęłam z niej pieniądze i kupiłam mieszkanie. Ten, kto nie miał tej książeczki, chyba mógł się poczuć gorszy. Gdzie jest książeczka mieszkaniowa, którą rodzice mi założyli? To było bardzo prestiżowe, bardzo prestiżowe. Nagle się okazało, że te pieniądze stopniały niczym w chwili obecnej lodowce na północy. Ten mój wysiłek oszczędzania z 7 lat wystarczył mi na zakup torebki karmelków. No to trochę słabo, przekręt. Ja bym się wkurzyła na ich miejscu. Taka naprawdę jeden z pierwszych chyba zimnych pryszniców demokracji. Forma, na której wszyscy polegli. O nie! Słuchajcie, to mniej więcej było w moim domu. To mniej więcej było w moim domu. Z mieszkaniem mojej babci. Cudownie, cudownie. Kanapa, przy tym ława. Standardowy zestaw mebli. Monumentalne meble, które kojarzyły się troszeczkę z dynastią. Znane są mi to meble na pewno. Naturalnie meblościanka. Meblościanka, jeszcze raz meblościanka. Myśmy się śmiali z tych meblościanek. Najlepiej też taka, żeby się mieścił w niej telewizor, otwierany barek na kilka alkoholi. W tej meblościance było dosłownie wszystko. To było od ubrań, po kryształy, po leki, i nie wiem co jeszcze. Były słodycze i pamiętam, że tata zawsze zabierał kluczek do barku, jak nie byłem zbyt grzeczny. Pamiętam swoje śniaki odbijania się od meblościanki w tych ciasnych mieszkaniach. My mieliśmy takie stylizowane w domu na mahoń i tak dosyć na bogato wyglądało. Teraz to są takie perełki, których niektórzy szukają i lubią sobie właśnie urządzić takie mieszkanie w stylu lat 90. Meblościanki mogą wrócić jako taki vintage. Jak wszędzie będą miasta, to trochę słabo. Ja jestem w tym kontekście za silnym polskim rolnictwem. Nie chciałbym mieszkać w mieście w 100%. Uważam, że każdy powinien mieć kawałek wsi dla siebie. Zanim tereny miejskie pokryją większość ziemi, to my wymrzemy. Jeśli tak głupio będziemy gospodarować tym, co mamy. Zwiększając obszar taki zurbanizowany, my zabieramy sobie też cały czas fragmenty nieba. Myślę, że potrzebny nam jest jakiś zdrowy balans. To dla mnie to wygląda jak Hogwart i to jest absolutna magia. To autentycznie mnie przeraża i czuję takie po prostu, Jezu, nie. Mam taką nadzieję, że to będzie takie standardowe wyposażenie, jak w przypadku meblościanki kiedyś, że to będzie z nami taka codzienność. I ja to w ogóle biorę w ciemno. Wpływ na oświetlenie czy na temperaturę, jak najbardziej. Takie coś, że zrywa ze mnie kołdrę i zwala mnie z łóżka. Ale gdyby technologia nam umiała spowodować coś takiego, że otwierasz sobie mieszkanie, balkon, naciskasz pilota i się nagle na moment, na który potrzebujesz, taras pojawia, to by było fajne. Gdybym mógł przyjść do domu i dom by wyczuwał, w jakim jestem nastroju. Mi brakuje ciągle jakichś kolejnych systemów bezpieczeństwa u mnie w domu. Znaczy mam nadzieję, że ta technologia będzie zmierzała nie tylko w tym, żeby nam ułatwić życie, ale też w takim kierunku, żebyśmy żyli
świadomie. Inteligentny dom to się zawiera inteligentnych mieszkańców, którzy wiedzą, jak z tej energii korzystać inteligentnie. No nie czuję się dobrze w perspektywie przyszłości zdominowanej tylko i wyłącznie przez osoby starsze. Starość nie jest niczym jakby nowym dla ludzkości. To jest wielki kapitał, ta rada mędrców, ludzi doświadczonych. Wolałbym, żeby tej młodzieży trochę było więcej. Ja chciałbym, tak jak na tym tutaj obrazku, żebyśmy dzięki technologii byli bliżej siebie. Ja się boję, że będę boomerem. Ja widzę same korzyści. Ja też. Starości. Ja też mało tego, my mamy plan. Starość jest fajna. Bo wtedy już się nie boisz zrobić tego wszystkiego, czego się bawić za młodu, żeby nie stracić zdrowia. Będzie wtedy taka moda na turbo dziadka, turbo babcie lat 80. My chcemy zamieszkać wszystkie razem, kupić na spółkę pałac i tam będziemy miały wspólnotę. Każda z nas już wie, czym się będzie zajmowała. Ja już teraz widzę na przykład moje starsze ciocie, które w ogóle obsługują smartfony, dołączają na Facebooka, na Instagram. Społeczeństwo, mimo że stare, ale otwarte na innowacyjność i zmianę. I ten plan nas z koleżankami niezwykle jara. Jak było, jak jest i jak będzie. No właśnie, ciekawi, co jeszcze mamy do powiedzenia? Jeżeli tak, to szybciutko klikacie tutaj. Najlepszego.